Zróbmy teraz dokładnie to samo zadanie, które robiliśmy w poprzednim wideo, ale chciałbym rozpisać te liczby na kawałki, tak żebyśmy zrozumieli, co dokładnie się dzieje, kiedy stosujemy całe to przenoszenie. Ta piątka znajduje się na pozycji setek, co znaczy, że reprezentuje ona 500. 500. Ta trójka reprezentuje 30, bo znajduje się na pozycji dziesiątek. 30. A szóstka reprezentuje 6 jednostek. Tak samo rozpiszemy drugą liczbę. Ta trójka reprezentuje 300. Ta dziewiątka to 9 dziesiątek albo po prostu 90. Ósemka reprezentuje 8 jednostek albo po prostu 8. Dodajmy teraz tak rozpisane liczby. Zacznijmy tak jak poprzednio od prawej strony, czyli od kolumny jedności. 6 dodać 8 to, jak już policzyliśmy poprzednio, jest 14. Czyli inaczej mówiąc, 10 dodać 4. Zapiszmy to, co nie jest wielokrotnością dziesiątki w kolumnie jednostek, a tę część czternastki, która jest wielokrotnością dziesiątki, przenieśmy do kolumny dziesiątek. Po to, żebyśmy się nie pogubili, żeby każda rzecz była na swoim miejscu: jednostki na miejscu jednostek, a dziesiątki na miejscu dziesiątek. Jeżeli dziesiątki dodamy do dziesiątek, to nic nam się nie pogubi. No to dodajmy teraz dziesiątki. 10 dodać. 30 dodać 90, obliczyliśmy już, że jest 130. Tę część 130, która nie jest wielokrotnością setki, zapiszemy w tej samej kolumnie dziesiątek, czyli 30 idzie tutaj. A tę część 130, która jest wielokrotnością setki, zapiszemy w kolumnie setek, czyli tutaj. Zauważcie, że tutaj przenieśliśmy jedynkę z 13 do wyższego rzędu. Co tak naprawdę oznaczało przeniesienie jednej setki. 10 dodać 30, dodać 90 to 130. 130 to 100, dodać 30. Teraz dodajemy setki. Jedna setka, dodać 5 setek, dodać 3 setki, albo 100 dodać 500, dodać 300, to liczyliśmy to już 900, czyli tu możemy zapisać 900. No i dodawanie skończone. Obliczyliśmy, że 500 plus 30 plus 6 plus 300 plus 90 plus 8 równa się 900 plus 30 plus 4, co oznacza dokładnie to samo co 934. Mam nadzieję, że daje Wam to jakieś pojęcie tego, co robimy za każdym razem, kiedy mówimy przenoszę jedynkę. 6 dodać 8 to 14. Zapisujemy czwórkę i przenosimy jedynkę, która tak naprawdę oznacza jedną dziesiątkę. Tutaj ją widzimy w całości. Piszemy ją w kolumnie dziesiątek, żeby nie pomieszać dziesiątek z jednościami. Kiedy tutaj liczymy 10 dodać 30 dodać 90, co jest równe 130, to zapisujemy 30 i 100. 30 i 100. Kiedy dodajemy setki, to wynikiem jest 9 setek. 9 setek. Opowiadał Krzysztof Kwiecień zabawna nauka.pl